Cześć kochani, witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią będzie test nowego podkładu od Hourglass, czyli Seamless Finish Liquid Foundation. Zapraszam. Vanish Seamless Finish Liquid Foundation jest to najnowszy podkład od Hourglass. Płynna wersja ich kultowego już podkładu w sztyfcie, który ja osobiście bardzo, ale to bardzo lubię. Natomiast no jest to podkład w sztyfcie, jest tłustszy, gęstszy niż taki podkład w płynie i na przykład ja mogę się nim cieszyć tylko i wyłącznie tak, no wtedy, kiedy jest chłodno, bo kiedy jest lato, to on po prostu zjeżdża mi ze strefy T. Kiedy usłyszycie jakiś tik, jakieś ruchy, dźwięki w tle, to moja córcia siedzi obok i bawi się moimi kosmetykami. Coś, na co nie mogę być zła. Za co ja lubię ten podkład w sztyfcie. On mi daje takie śliczne wykończenie na mojej twarzy. On ma bardzo dobre krycie i jednocześnie wygładza twarz, niweluje widoczność porów. Ta skóra wygląda po prostu lepiej. Nie widać tak zmarszczek. Jest troszeczkę tak zairbrushowana, bym powiedziała, sfotoshopowana. Ja się śmieję, że to jest taki właśnie mój photoshop na twarz. Czyli po prostu nakładam ten podkład i to wszystko jest jakieś takie wygładzone, lekko rozświetlone, ale jednak dążące do matu. Bardzo lubię ten podkład. I to podobno jest taki sam podkład, tylko że w wersji płynnej, czyli dla osób o cerze bardziej mieszanej i tłustej. Ma być właśnie taka idealna cera, zmatowiona, ale lekko rozświetlona. W branży kosmetycznej często mówi się na to naturalny mat, czyli ta cera jest zmatowiona tam, gdzie mat powinien być, czyli to sebum jest tak trzymane w ryzach. Natomiast nie jest to taki płaski mat, czyli macie takie delikatne, naturalne rozświetlenie. Oprócz tego ja oczywiście mam ściągę, bo tu zapewnień i obiecanek jest dużo, czyli ma być idealna cera. Podkład ma być lekki, czyli nie czujecie obciążenia na twarzy. Cera gładka, naturalne wykończenie, to co już żeśmy mówili. Ten podkład ma cery nie wysuszać, ma być bardzo długotrwały. Obiecują tutaj 24-godzinną trwałość podkładu, no coś, no kto tego potrzebuje tak naprawdę, ale jest. Ponadto ma być odporny na wodę oraz na pot, czyli nawet jak już zaczniecie się wyświecać, w tych miejscach, w których standardowo się wyświecacie, dla mnie jest to strefa T, to nie powinien Wam stamtąd zjechać. On powinien przepuszczać te naturalne oleje, natomiast struktura podkładu nie powinna być naruszona. I jeszcze jedna najważniejsza rzecz. Hourglass zapewnia, że podkład ten da Wam całkowite, pełne krycie przy użyciu zaledwie połowy pompeczki. Zobaczycie, czy to się sprawdziło. Jeśli chodzi o sam test tego podkładu, nie będą to pierwsze wrażenia. Zobaczycie, że używam podkładu przez kilka dni, zobaczycie kilka różnych metod aplikacji. Jedna uwaga. Bardzo starałam się, żeby nakręcić ten materiał przy naturalnym świetle, nie tak jak teraz przy sztucznym, studyjnym, żebyście jak najdokładniej zobaczyli, jak ten podkład prezentuje się na twarzy. Przez co oczywiście no, czasami będziecie widzieć, że jestem oświetlona przez słońce, czasami będzie troszeczkę ciemniej, z góry przepraszam, ale niestety i tak wydaje mi się, że wygląda to lepiej niż przy takim właśnie sztucznym świetle, przy lampach. Druga rzecz, drugiego czy trzeciego dnia testowania tego podkładu zapomniałam włączyć, słuchajcie, mikrofon ten dodatkowy i oczywiście jest dźwięk, natomiast on jest troszeczkę słabszy, dźwięk słyszycie z kamery, więc on będzie troszeczkę, będę troszeczkę ciszej mówić. Z góry za to przepraszam, natomiast zorientowałam się już przy montowaniu materiału na komputerze. To tyle. No okej, słuchajcie, kilka dni z podkładem Hourglass. Zapraszam. Witajcie kochani bardzo serdecznie. Jak Iza z przyszłości dla mnie zdążyła Wam już pewnie wytłumaczyć, dzisiaj testujemy podkład, nowy podkład od Hourglass, Vanish Seamless Finish Liquid Foundation. Dzisiaj sobie go przetestujemy na bazę. Mam już ją nałożoną. W strefie T nałożyłam tą moją ulubioną Origins Original Skin. To jest baza wypełniająca pory. Założenie jest takie, że powinno mi starczyć na pokrycie całej twarzy pół pompeczki. Zobaczymy. To jest tyle. Ja nie muszę mieć pełnego krycia, ja pokrywam twarz delikatną warstewką podkładu, no ale powiem Wam szczerze, że jest to zaskakujące stwierdzenie, że wystarczy nam. Zobaczymy. Jeszcze jedna rzecz, oczywiście, że w naszej polskiej Sephorze nie było dostępne, nie było mojego odcienia, którym z tego, co zdążyłam wyczytać na stronie Hourglass, jest porcelanka. Porcelanki u nas nie ma.
Nie zrozumcie mnie źle. Jest bardzo duża rozpiętość, duży wachlarzyk odcieni do wyboru. Akurat tego, który najbardziej pasowałby mi, niestety nie ma w Polsce, więc wzięłam sobie Biscay, Bisk, Bisk. To chyba się Bisk czyta. No dobra, to zaczynamy. Zaczynamy. No powiem Wam, że krycie jest fajne. Jak dla mnie, ja już widzę, że nie starczy mi. No, on jest ciemny. Troszeczkę za ciemny dla mnie, ale oczywiście mam miksery w domu i mogę sobie mikserem go rozjaśnić, ale dzisiaj w pierwszy dzień chciałabym zobaczyć, jak on się prezentuje bez niczego. Nie chcę już od samego początku mieszać z jego formułą. Dobra, słuchajcie, ja już wiem, że połowa pompeczki mi nie wystarcza. On bardzo szybko w sumie zastyga. Jak na razie to przede wszystkim dokładam sobie troszeczkę więcej, bo on jest gęsty, on jest bardzo gęsty. Od razu zauważam, że on jest bardziej suchy, wysuszający niż ten jego kolega w sztyfcie. I osoby o cerze mieszanej i tłustej powinny się polubić z tym podkładem. Tylko pamiętajcie, że trzeba pracować z nim szybko, bo on jednak dosyć szybko zastyga. Nie jest tak łatwy do zblendowania, jak na przykład mój ulubiony ostatnio L'Oreal Infallible. Natomiast Infallible jest o wiele rzadszą formułą. Tutaj ten podkład jest naprawdę gęsty, kremowy. No i trzeba troszeczkę więcej pracy włożyć, żeby go rozblendować, ale miałam troszeczkę suchości, można powiedzieć, między brwiami i widzę, że on to akcentuje. Nie wiem, po co nakładam kolejną warstwę, to na pewno nie pomoże. Witajcie, kochani, z powrotem. Mam na sobie już pełen makijaż. Ta spineczka już nam nie jest potrzebna. Zaraz się uczeszę, słowo daję. Wracając do podkładu, wszystkie pudry i inne kosmetyki, które na niego nakładałam, nałożyły się bez najmniejszego problemu. Tu ten kawałeczek nierozblendowany będzie mnie doprowadzał dzisiaj do szału, no ale to jest mój błąd, umówmy się. Teraz już wiem, jak pracować z tym podkładem. Zobaczymy, jak pójdzie, jak on się będzie nosił przez cały dzień. I umówmy się może tak, nie będę pokazywać się Wam wieczorem, ponieważ no, nie mam zbyt dobrego światła, wieczorem u mnie w mieszkaniu jest no, ciemno. Tak naprawdę nie będziecie widzieć, jak ten podkład u mnie na twarzy wygląda. Następnym razem, jak się spotkamy, jak będę go nakładać następnym razem, to po prostu Wam opowiem, czy on się utrzymał, czy się wyświecił bardzo szybko, czy zjechał, czy się rozwarstwiał. Wiecie, wszystko to, co powinniście wiedzieć, ja Wam powiem następnym razem, kiedy się zobaczymy. To co? Na razie. Witajcie, kochani. Dzisiaj drugi dzień z podkładem Hourglass Vanish Seamless Finish, nazwa jest bardzo długa, z nowym podkładem od Hourglass. Odnośnie wczorajszego dnia, kiedy oglądałam materiał, który nakręciłam rano, nakładając ten podkład, zauważyłam, że jednak za cienką warstwę, nawet jak na mnie, ją położyłam. Były prześwity, już nawet nie mówię o tym problemie z rozblendowaniem go. Dzisiaj jestem mądrzejsza. Witam w moim procesie testowania kosmetyków. Dzisiaj nie będę starała się nałożyć go tak mało, jak proponuje producent, czyli pół pompeczki. Nie, nałożę go tyle, ile potrzebuję, żeby to wyglądało w miarę dobrze. I dzisiaj nałożymy go bez żadnej bazy. Nie mam na twarzy nic, oprócz pielęgnacji, czyli kremu pod oczy i kremu nawilżającego oraz filtra. Jeśli słyszycie jakieś rozmowy w tle, to moja rodzina żyje swoim życiem. Jest sobota rano. Zamknęłam się w biurze, no ale jednak będziecie ich trochę słyszeć. Okej, no to co? Zaczynamy. Najpierw może ogarnę moją grzywę w stylu Roxette. Okej, tak jest lepiej. Przybliżę Was troszkę. No cóż, okej. Zaczynamy. I oczywiście on akcentuje każde suche miejsce. A właściwie nie wiedziałam, że mam jakieś suche miejsce między brwiami. Pewnie, żeście wczoraj zauważyli, że tutaj gdzieś nałożyłam za mało. Ja też później zauważyłam. To on kompletnie zniknął w strefie T oczywiście, powycierał się. Powiedzmy sobie, że dzień pierwszy z podkładem Hourglass nie był za bardzo udany z mojej strony. Nie wiem, czy to widzicie. Pojawiają się jakieś suche skórki, o których nie miałam pojęcia, że istnieją. Co znaczy, że jest bardzo wysuszający. No nie jest to L'Oreal Infallible, jeśli chodzi o łatwość nakładania i blendowania tego wszystkiego. Na przykład tu już widzę, że mi się jakaś taka
Tekstura, tutaj mi się zwałkował, tu w ogóle się zebrał. Boki twarzy, gdzie cerę mam normalną, to wszystko jakoś tak ładnie, no ładniej niż w strefie T. Leży strasznie na skórze. Tutaj w tej strefie, tutaj z boku jest ok, ale tutaj leży i go widać. A koło nosa zwałkował mi się tak, jakbym miała skórę zaraz po peelingu, rozumiecie, by się tak delikatnie uszczyła. Potrzebuję wipesa, nie mogę tak dzisiaj. Nie mogę, zaraz wracam. Na pewno nie jest to coś, co chcę robić każdego ranka, kiedy się szykuję. Zobaczcie, jaka różnica jest w odcieniu. On chyba nawet trochę jeszcze zoksydował. Zapłacić za podkład prawie 250 zł i kombinować, żeby go nałożyć dobrze na twarz. No to chyba nie o to w tym wszystkim chodzi. No powiem Wam, że szalu nie ma. Dobra, ja już go nie ruszam, ponieważ może być tylko gorzej. Nałożę teraz korektor, zobaczymy się za 30 sekund. Nie, minutę. Witajcie z powrotem. Nałożyłam korektor, mój ostatnio, nie ostatnio, ulubiony Tarte Creases Concealer. Słyszycie moje dzieci kłócące się w tle o klocki. I jak widzicie, poprawiam go znowu. Życie. Ponieważ zauważyłam, że mam tutaj taką plamę, jak wysechł. No dobra, widzimy się jutro. Powiem Wam, co to wyszło z tego podkładu dzisiaj. No jak na razie zoksydował. No nie jest to łatwy zawodnik. Cześć kochani, witam ponownie. Dzisiaj kolejny dzień zmagań z podkładem Hourglass Vanish Seamless Foundation. Mały update'ik odnośnie poprzedniego dnia. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, nie, nie wydaje mi się. Im dłużej go mam na swojej twarzy, tym bardziej mi się podoba. Tak, on się po jakimś czasie wyświeca w strefie T, ale wystarczyło, że go zmatowiłam bibułką, zebrałam ten nadmiar sebum i było ok, nie musiałam ani dokładać produktu, nic się z tym podkładem nie działo. Mam wrażenie, że ciepłota ciała sprawia, że on ładniej się wtapia z cerą, ładniej wygląda. Zaczynam go lubić, chociaż słuchajcie, już dawno nie miałam takiego podkładu, który wymagałby ode mnie włożenia tyle pracy. Dzisiaj spróbujemy jeszcze jednej rzeczy, mianowicie nałożymy go pędzlem. Dlaczego nałożymy go pędzlem? Ponieważ postaram się ten podkład troszeczkę rozrzadzić. Wydaje mi się, że głównym problemem przy aplikacji jego, oprócz tego, że on bardzo szybko zastyga, jest to, że on jest bardzo gęsty, więc troszeczkę rozrzadzimy go. Boże, jak to się nazywa? Mikserem do podkładów. Troszeczkę go rozjaśnimy, bo on jednak jest troszeczkę dla mnie za ciepły. Troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę. Powiedz jeszcze raz troszeczkę, Iza. Dlatego nałożę go pędzlem, żeby gąbka nie zabrała nam zbyt dużo produktu. Zobaczymy, jak to wygląda. Na cerę, na część twarzy, tam gdzie mam cerę normalną, nałożę sobie ten nawilżający olejek od NYX. A na strefę T nałożę jednak bazę od Catrice, tą HD Active Performance. Ona jest matująca i wygładzająca. Troszeczkę sobie te pory zniwelujemy. To teraz sobie zrobimy miksturkę z podkładu. Czyli ja myślę, że weźmiemy dwie pompki. On jest taki dosyć gęsty. Widzicie, strasznie kremowy. Mikser. Do tego miksera dołożymy sporo. Nie bardzo mi zależy, żeby to było przy świetle naturalnym. Nie wiem, dlaczego zaczęłam od czoła. Ale. Nie wiem, czy podoba mi się efekt pędzlem. Strasznie dużo się nakłada, powiem Wam. Potrzebuję gąbki, żeby troszeczkę ten efekt. Od razu Wam powiem, że krycie jest o wiele lepsze, jak nałożymy go pędzlem. On jest troszkę rozrzedzony, ale i tak trzeba z nim pracować strefami, ale powiem Wam, że połączenie gąbki, pędzla i gąbki. Kochani, powiem Wam tak. Podoba mi się.
Cześć kochani, witam z powrotem. Cały czas staram się ustawić światło, żebyście mnie w miarę dobrze widzieli. Słońce schowało się za chmurkę, więc mamy dla siebie chwilę. Nałożyłam na twarz korektor i przypudrowałam to wszystko. Korektor, który nałożyłam, to jest Tarte Creaseless Concealer w kolorze 13N. I chociaż on jest w kolorze mojej cery, to jak widzicie, on jednak teraz troszeczkę rozświetla mi tą okolicę pod oczami, ponieważ podkład, chociaż dodałam do niego miksera jeszcze odrobinkę, jest za ciemny. To nie jest podkład na co dzień, dla mnie przynajmniej. To nie jest podkład taki jak L'Oreal Infallible, taki codzienny, lekki, średnio kryjący, dający takie naturalne wykończenie, ale jednak ta Wasza cera wygląda ładniej. Tutaj to jest makijaż taki już konkretny. Wydaje mi się, że żeśmy go rozgryźli. Wydaje mi się, że baza nawilżająca na brzegi sporo dała. On bardzo ładnie tutaj się teraz stopił. Pracowanie szybko i miejscowo, szybciutko pracujecie, rozkładacie, blendujecie, to dużo pomaga. Pędzel aplikuje o wiele więcej produktu, ponieważ nie wchłania go, jest o wiele lepsze krycie, ale jednak gąbeczka, poprawienie tego podkładu gąbeczką daje takie gładsze wykończenie. Połączenie tych dwóch metod aplikacji wydaje mi się, że to jest sposób na ten podkład. Przypudrowałam go odrobinkę w strefie T. Ta moja strefa T jednak lubi wpłatać figle, ale już brzeg twarzy zostawiłam, on nie potrzebuje tutaj tego, to wszystko zaschło ładnie. Nałożę resztę makijażu, zobaczycie jak to wygląda w pełni i co? Chyba mamy bingo. Wracam do Was już w pełnym makijażu. Zaraz się troszeczkę uczeszę, przebiorę, nagram dla Was ulubieńców. I tak z daleka wygląda wszystko ok, natomiast jak z bliska się mu przyjrzeć, to już widzę na przykład, wezmę sobie lusterko. Tu między brwiami jest już źle rozprowadzony, jest prześwit. To samo jest tutaj nad brwią zaraz. Tu jest taki na linii szczęki, też widzę, że jest źle rozprowadzone. Więc nadal nie jest idealnie. Mam znowu wrażenie, że on po prostu przy ciepłocie mojego ciała coraz bardziej się stapia z tą moją cerą i sprawia, że wygląda to coraz lepiej. No oczywiście tych prześwitów, on się magicznie nie rozleje i nie rozprowadzi w poprawny sposób. Wiecie co, no z daleka jak na siebie patrzę w lusterko, to mi się to bardzo podoba. No z bliska to już zaczynam widać te wszystkie błędy i te problemy. No nie wiem, widzimy się za chwilę. Cześć kochani, dzisiaj mam nadzieję ostatni dzień testów tego nowego podkładu od Hourglass, czyli Vanish Seamless Finish Liquid Foundation, czyli tej płynnej wersji ich kultowego już podkładu w sticku. Testowaliśmy bez bazy, testowaliśmy z bazą, troszeczkę żeśmy go rozjaśniali i przypomniało mi się, okej, już jestem ładna, i przypomniało mi się, że mam jeden podkład w domu, który absolutnie nowością nie jest, ale który daje mi podobne wykończenie, przynajmniej takie wykończenie, do którego dąży ten podkład, a jak wiemy już, jest problem z aplikacją i z równym rozłożeniem go na twarzy. Jest to podkład od Laura Mercier Flawless Fusion Ultra Longwear Foundation i te oba kolory są do siebie bardzo bliskie, oba są dla mnie za ciemne, więc nie będziemy sobie dzisiaj rozjaśniać tego podkładu od Hourglass, ale co sobie zrobimy? Na jednej stronie twarzy nałożymy sobie Laurę, na drugiej Hourglass. Zobaczymy, jak to się wszystko rozłoży. Chodzi mi dzisiaj tylko o aplikację. Ja wiem, że ten podkład wygląda fantastycznie. Nie będę ich nosić, bo są dla mnie za ciemne. Poza tym może być bardzo duża różnica w tym, jak one będą wyglądać na mojej twarzy, jak się rozłożą. Na twarzy mam tylko krem nawilżający pod oczy oraz krem nawilżający na całą twarz, czyli pielęgnację, bazę. I teraz na obrzeża twarzy nałożymy sobie ten olejek z NYXa, ten oil primer nawilżający. No dobra, i słuchajcie, jeśli chodzi o metodę aplikacji, to jak już wiemy, ten podkład od Hourglass najlepiej wygląda nałożony najpierw pędzlem, a potem jeszcze poprawimy sobie go gąbeczką, natomiast Laurę nałożymy sobie gąbeczką, bo ona jednak już z doświadczenia wiem, że wtedy najlepiej tak wygląda. Myślę, że najpierw nałożymy sobie tą stronę z Hourglass, bo nad nią trzeba pracować i umówmy się, że ta strona jest Hourglass. Zobaczymy, jak to się będzie dzisiaj wszystko blendować. No dobra. Dobra, słuchajcie, na odcięcie nie patrzymy, bo ja to dzisiaj zmyję, nie będę z tym chodzić. Nie będę sprawdzać trwałości tych podkładów, bo one mniej więcej z tego, co kojarzę, tak samo zachowują się na mojej twarzy. No tutaj z tym Hourglass ewidentnie jest problem z rozblendowaniem go. Widzicie, jak się utlenia?
Wiecie co? To, że między brwiami jest problem, to wiemy z nim, więc może nałożymy sobie w tamtym miejscu po prostu laurę. Zobaczymy. Już jest problem. Tu już jest problem, już się zbiera. Koło nosa tak po prostu ciastkuje się już od razu. Wiecie co? Nie, ja już go nie dopieszczam, bo to jest mniej więcej tyle czasu, ile ja jestem w stanie poświęcić na nałożenie podkładu. Dobra, wjeżdżamy, słuchajcie, wytarłam dłoń, nie ma tu już nic. Bierzemy czystą gąbeczkę i wjeżdżamy z Laura Mercier. Oczywiście odcień może się troszeczkę różnić, ale też jest... Wystrzelił mi podkład na bluzkę. No dobra, zaraz będę prała, nieważne, skupmy się na podkładzie. Mam podkład, on też jest gęsty, nie tak gęsty jak Hourglass. No, jest tak samo ciemny na przykład. O mój Boże, jaka różnica. On w sumie jest troszkę jaśniejszy, ale pewnie dlatego, że nie oksyduje tak szalenie jak Hourglass, ponieważ jak swatchowałam je sobie na ręce dzisiaj rano, to wyglądały tak samo. Zobaczmy tę nieszczęsną przestrzeń między brwiami, jak ona tutaj będzie z Laurą wyglądać. Jest gładka jak stół. Wszystko pięknie się ładnie koło nosa, idealnie się to wszystko rozłożyło, między brwiami tak samo. Kochani, nie jestem pewna, czy w kamerze to widać, jaka jest różnica między tymi dwoma podkładami, więc może ja Wam po prostu opowiem, co ja widzę. Odcienie wyjściowe są praktycznie takie same, oba są dla mnie za ciemne, natomiast Hourglass już zoksydował i to oksydował już przy aplikacji, było widać, że jak nakładałam, to te warstwy jednak były o wiele jaśniejsze. Podkład od Hourglass ma robić to, co robi ten od Laura Mercier, czyli ma Wam Wam skórę wygładzić, pokryć, to są oba podkłady, które są rzekomo bardzo dobrze kryjące, czyli dobre krycie, utrzymanie matu, takie airbrushowane wykończenie, czyli to wszystko jest takie wygładzone. Po stronie Laury tak właśnie jest. Tutaj widzieliście, że jeśli chodzi o nakładanie tego podkładu, to było pach, 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 gąbeczką. Nie wiem, minutę mi to zajęło, może troszkę więcej. I jest po prostu idealnie, nie ma prześwitów, to wszystko ładnie się tutaj zblendowało. Nie ciastkuje się koło nosa, między brwiami to wszystko wygląda ładnie, po prostu gładko jak stół. Na brodzie jest tak samo dobrze. Po stronie Hourglass ja już widzę, że po pierwsze jestem bardziej pomarańczowa, bo on zoksydował. Widzicie? Nie wiem, czy widzicie. Mam nadzieję, że widzicie. W każdym razie, tu już jest źle rozblendowany, tu już jest w ogóle jakaś pomarańczowa krecha. Tu jest prześwit, koło nosa się ciastkuje, pory tutaj są zaakcentowane u mnie, tutaj jest wszystko ładnie wygładzone. Tu jest łysy placek, tu jest łysy placek, tu jest pomarańczowa plama. No to co, ode mnie, jeśli chodzi o kwestię testową, to tyle, wracamy do Izy z przyszłości. Na razie. I tak, kochani, tak. Tak to właśnie wyszło z tym podkładem. Myślałam, że będzie lepiej. Na pewno macie mnóstwo pytań o ten podkład od Laura Mercier. Jest to Flawless Fusion Ultra Longwear Foundation. Mój odcień, którego używałam w testach, był 2N1 Cashew. Jest to podkład, który znajdziecie w drogeriach Douglas. Jak cenowo wyglądają te oba podkłady obok siebie? Za podkład Vanish Seamless Foundation od Hourglass za 25 ml w Sephorze musicie zapłacić 259 zł, podczas gdy za podkład od Laura Mercier za mililitrów 30, czyli odrobinkę więcej, w Douglasie zapłacicie już 235. Jeśli chodzi o właściwości tego podkładu, on tak samo jak Hourglass ma Wam dać idealną cerę, wygładzenie, bardzo wysokie krycie. On jest długotrwały, chociaż nie obiecują Wam już tutaj 24 godzin, ale zaledwie 15, no ale umówmy się, wystarczy. Jest beztłuszczowy, mam ściąg oczywiście, idealnie stapia się z cerą, jest odporny na wodę i pot, tak samo jak ten podkład od Hourglass. Nie utlenia się, ale to, żeście już widzieli na testach, że on tego nie robi. Znowu jest naturalne, matowe wykończenie. No oczywiście zmniejsza widoczność porów, pomaga regulować wydzielanie sebum i jest lekki, tak samo jak podkład od Hourglass. No i bezproblemowa aplikacja. To, żeście już sami widzieli. Ok, kochani, jeśli chodzi o nowy podkład od Hourglass, to ode mnie tyle. Ja już mam dość tego podkładu. Do siebie na kanał zapraszam ponownie w środę i wtedy opowiem Wam o kosmetykach do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów, którym się kompletnie nie sprawdziły. Widzimy się w środę. Na razie.